jestem bardzo żywy, dynamiczny i rozwojowy. Taki był Białystok tuż przed wybuchem Wielkiej Wojny. Taki był Białystok, zginął bezpowrotnie właśnie w czasie wojny. Ta zagłada dokonała się, czy też finalna zagłada, dokonała się w lipcu 1944 roku. W lipcu, kiedy specjalne niemieckie Sonderkommando, Grand Commando w ciągu 5 dni systematycznie dokonało akcji spalenia miasta. Spalenia, zniszczenia, wyburzenia.